Jeszcze spróbujemy takie coś zrobić. Naprawić gwoździa. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zbudujemy szopę na żuka. Ale nie taką z prawdziwego zdarzenia, tylko taką full amatorską. Powiem wam, już dwa dołki wybębniłem. Tu będą wyższe takie słupy, bo dach będzie taki spadowy. Ale blisko garażu będzie ciekawie. Tu mam słupy, które będą robić za filary. Na razie tylko dwa. A tu takie poprzeczki, jak to się nazywa. Dajmy na to, że to się będzie nazywać krokwie, kurde. Dlaczego od razu nie buduję porządnie? Z tego względu, że na razie chcę zobaczyć, czy w ogóle ta szopa będzie tutaj pasować. Czy ona nie będzie przeszkadzać na podwórku, czy nie będę zawadzał przyczepami o nią. Wiecie, o co chodzi. To tak na żuka, żeby nie wjeżdżać do garażu za każdym razem, jak deszcz pada czy coś. Wiadomo, że szopa to szopa. Nie ma ochrony od wiatru. Ale jak mam żuka, to wiecie, to nie Mercedes. A po co mi ten worek? A no właśnie. O, po to. O, to. Żeby słup od ziemi nie zardzewiał. Znaczy nie spróchniał. Tak to zrobimy. Piękna, fachowa robota. O tak. Zaraz go wrzucimy, tego pierwszego. Bo to jest odcinek z serii Jak nie budować. Uwaga! O! Kurde. Wysoki. Teraz go ładnie zasypię i wypoziomuję. Jeszcze powinienem ubijać, żeby się mocniej tak jakby zamurował tą ziemią. Kiedyś tak się robiło. Takie prowizorki często wytrzymują więcej niż murowane. Trochę nogą, trochę tak. O, się rusza skurkowaniec jeszcze. On się nie przewróci. Teraz robię tą stronę, która będzie wyższa. Chociaż i tak ten żuk tu wejdzie pewnie na styk tylko. Bo to tak jest na szybkości robione przed zimą. I zagęszczamy, i zagęszczamy. Później się dopiero będzie poziomować. Ale tak jest łatwiej, bo nie będzie mi się ruszał, jak buduję samemu. Jak się okaże, że wszystko pasuje i ta szopa może tu stać, to się ją poprawi na mocniejszą. O, idealnie. Z każdej strony prawie. O, i już jest prosto. Taka sama operacja z drugim słupem. Widzicie, nawet worki z nawozów mogą się przydać, więc nie ma co ich wszystkich wyrzucać. I mam zabezpieczony słup od ziemi. I uwaga! Pięknie siedzi, ale siedzi. Zasypujemy, jednocześnie ubijając i nie psując folii, więc lepiej troszkę z daleka, przykładając się do rzeczy, poziomując od razu dziada. I to jest budowanie, nie potrzeba żadnych zezwoleń, nie trzeba iść do gminy, bo nie ma cementu. Nie ma fundamentu. To jest życie. Przez to jest jak jest.
Później się będzie poziomować, jak już będzie konstrukcja w całości. Muszę też zabrać tego pniaka stąd. No tak to zrobimy. No właśnie. I tu coś podłożyć pod niego, żeby nie poleciał. I tu muszę przyczepą wjechać. O, to. Muszę wziąć przyczepę, będzie mi łatwiej budować. Zobaczcie, jak zapiąłem. Nie ma czasu na nic. Nie ma czasu na głupoty. Sio. No mniej więcej coś takiego, tylko jeszcze do tyłu trzeba trochę cofnąć. I by było. No i dobra. Niech stoi. Wiecie, z przyczepy będzie łatwiej wrzucić krokiew na te słupy. A po drugie będę wiedział, jaki tu rozstaw dać. Jaką szerokość. Kurde. No nie jest to takie proste. No kurde, ciężkie to jest. Nawet nie myślałem. Muszę to ustawić, zanim zacznę to wrzucać. Musi być w miarę prosto, chociaż tak symbolicznie, bo później to się niewiele zrobi z tym. Wchodzę i zakładam. Może mi się nic nie stanie. Kurde, jak tu wysoko jest. Trochę za wysoko, powiem wam, i to się rusza. Jarek, zakładaj, będzie dobrze. No skoro tak mówicie. Kurde, trochę nierówno. Siedzi. Że to powinno być w sumie na sztorc, wtedy trzyma większą siłą. Ale niech by było i tak, kurde. O, ja nie mogę. Jak, będzie dobrze? Ustawiłem mniej więcej na równo, żeby leżał. Ten. I teraz zobaczcie. Ta krokwia, nie? Teraz przykręcę takie wkręty. One się powinny ładnie wkręcić. Nie powinno przeskakiwać. Bo to jest takie, no, trochę lepsze niby. I uwaga. Trzymajcie za mnie kciuki. Próbujemy wiercić. No, to sobie rzucę na przyczepę jedną. O, doszło. Znaczy się trzyma. Już spaść nie powinno,
ale jeszcze później trzeba takie klamry na to założyć. Bo tak to jest wszystko na przyboś. Jest niebezpiecznie trochę, ale tak ma być. Inaczej nie ma zabawy. Teraz wchodzę tutaj. Idzie jedną nogą na burtę, drugą nogą na drugą burtę. O, to. Też trzeba zobaczyć, czy słup, czy to leży na równym. Jest jako tako. Więc kręcimy. Nie stoimy w miejscu. O! Niestety. Co jest? Nie ma siły? No to dziadostwo jakie to. Niestety czasem tak bywa. Że musi być tak brzydko. O, nie do tego ta zabawka. I kolejny dzień na budowie. Wczoraj zrobiłem sobie trochę przerwy, bo mnie dobiły te gwoździe, które nie chciały się wbijać. Ale wróciłem na plac budowy, nie poddaję się. Dalej kombinuję z tą szopą. Już mam trzeci słup. Powiem wam, około 2,40 na wysokość będzie. Ciężki jest, bo na ziemi leżał. Ale kurde, zleżał z 15 lat i go nie wzięło nic. Nie spruchniał. No są dobre rzeczy te słupy, kurde. I co ja mogę wam powiedzieć? Czwarty dołek, także będę wsadzał czwartego. I budujemy dalej. Technika ta sama, nic się nie zmieniło. Oto. Mniej więcej od słupa do słupa odległość jest podobna, więc szopa nie powinna być skoszona. Sprawdzałem ostatni raz, czy jest wszystko równo i wchodzę zarzucać krokiem. O, to. Pięknie. Ale najpierw to trzeba przybić tą łatę, tą krokiew. Na krzesełko, tu prościej, bo niżej. To może będą lepiej chciały wchodzić. I młotek znalazłem większy. No, i zaraz będzie wyprostowany. Albo gwoździe takie byle jakie robią i przez to wszystko. Wychodź, dziadu. Wyjdzie. Teraz na spokojnie wezmę innym młotkiem. Kurde, krzywo. A później się to wzmocni. Jeszcze się większym poprawi i będzie dobrze. Wiedziałem, że się uda. Wiadomo, że jeszcze potem da się tu takie metale, które będą jedno z drugim trzymać, bo te gwoździe to są mało wystarczające.
Jeszcze sprawdzimy, czy się zgadzają odległości między tymi słupami a tamtymi z przodu. Nie wiem, jak to, o tak chyba, jak to zahaczyć. Weźmiemy stąd, dotąd. 275. 276. Teraz zobaczymy, czy tu jest 276. Jaka może być tolerancja błędu? No pasowałoby, żeby była nie większa niż 10 cm. Ile tu jest? Kurde, tu coś za dużo się robi. 286. Coś to dziwne. A, musiał słup po prostu się odchylić. To się posteruje słupami. Przybliży się jeden do drugiego i będzie dobrze. Tak, ten słup był odchylony. Jest ok. To się posteruje, jak już będzie się przybijać deski. Wiecie, to niby jest wszystko proste, ale trzeba się do tego przykładać. O, okazuje się, że jeszcze nie ma równego tego poziomu, kurde. Między jednym a drugim. Trzeba trochę tu podnieść do góry. Ja już wymyśliłem taki lewarkowy sposób podnoszenia. Tu tak, tu tak i jedziemy z tematem. Jak? Lepiej jest? Tylko co zrobić, żeby nie opadała teraz? Spadło, kurde. A zawsze można ciągnikiem podjechać później, jak już będzie gotowa i podnieść na podnośniku. Prawda? Zgodzicie się ze mną? Kurde, trochę strach, że to odbije. No, teraz wyciągnąłem bardzo do góry. Teraz powinno tam wejść trochę ziemi do środka. I będzie gitarowo. Żebym tylko nie przesadził. Opuszczam. O, przesadziłem. Chyba. Może być. No i okej, można przystąpić do cięcia desek. Wybrałem już trochę takich, co się nadawały. To i tak jest wszystko mało, bo ich pójdzie dużo więcej. I na jaką jedną długość? 3,50. Gdzieś tu jest zaznaczone. O, tutaj 3,50. Deski jak deski. I tak będę jeszcze dawał wzmocnienia, zaraz pokażę, o co chodzi. A najpierw utniemy trochę. Ładnie się z nich sypało, nie? No to tak ma być wszystko. Dobra, rzucę sobie tam ze dwie. O, to. Czy wytrzyma? Wytrzyma. Nie, powiem wam, oprócz tej deski to jeszcze damy taki mój patent. Zaraz wam pokażę jaki. Chcę dać łatę na wzmocnienie deski. Ładnie ją przyśrubować. Wtedy będzie wręcz konstrukcja kratownicowa. Będzie siła. A zobaczcie, jak solidnie chcę to przymocować. Nie gwoździami, tylko wkrętami. Zobaczymy, czy to się będzie chciało wkręcać. Bo zazwyczaj jest z tym problem. W takim tempie to ja zepsuję to wiertło. Tam wiertło. Tego wariatora, znaczy.
Dobra, zobaczymy, czy dobrze to wymierzyłem. Tą łatę, żeby była w tym miejscu. Uwaga, wrzucam. O. O, i trzyma. Od razu. Zaraz wam pokażę. Od razu widzicie, opiera mi się deska. Opiera mi się ta łata na tym. O, i tak to wygląda. Mogę jeszcze tutaj nawet troszkę dłużej dać, bo na razie to tak na oko strzeliłem, nie? 2,5 metra, żeby te łaty ciąć. I zawsze to trochę wzmocni deskę, nie? Jak myślicie? Te deski najbardziej, te deski po zewnętrznych dostaną dwie łaty. O, zaraz się to wyrobi i będzie koniec. To zrobię parę takich desek i spotkamy się na przyczepie. O, jest mój pomocnik, to jest kochany, dawno cię nie było na filmie. Tak, dawno. Wszystko u ciebie dobrze chyba, tak? No to dobrze. Podstawiłem sobie drabinkę, będę miał trochę łatwiej wchodzić. Dopiero teraz o tym pomyślałem. I tak. To sobie położę byle gdzie. O, tej jeszcze nie zdjąłem. Kurde. Możemy i z tej strony zacząć budować. Nic tu więcej nie wymyślę. Muszę to przybijać. Złapię sobie mniej więcej 80 cm. Wyjdę, rzucę okiem. No chyba równo. Równo jest, jak myślicie? Nie ma czasu patrzeć, czy jest równo, czy nie. Trzeba przybijać. A jeszcze lepiej, jakby to przykręcić. Jak zacznę stukać młotkiem, to się wszystko to... kurde... przekrzywi. Dobre i trochę, małe te kołki, ale później się poprawi gwoździe. Daję następną. O, ho, ho. Jak? Dobrze jest? Tu jest tolerancji sporo, więc nie trzeba się przejmować, że coś jest krzywo. Tak może być. Działam cały czas. A jeśli widzę, że deska jest trochę słaba, to daję podwójnie łaty od dołu na te wzmocnienia. Ale jak deska jest dobra, to daję jedną. To zabiera trochę czasu. Ale jak widzicie, konstrukcja się wznosi coraz wyżej. Muszę szanować te wkręty, bo nie mam ich za dużo. A nie ma czasu do sklepu jechać. I z byle jakiej deski z takimi dwoma łatami robi się poważna konstrukcja nośna. Tu nie ma żartów. Co tam jest? O, wiertarka bym uszkodził. Wkrętarka. Może się nic nie stało. Wszystko działa. Pięknie, ładnie i solidnie. To moja dewiza.
nie byle jaki po taniości. Kurde, tyle poszło tych desek, a nawet połowa dachu nie przykryta. Tu trochę za duża przerwa, ale to blacha przykryje, najwyżej odleci. Ale ładnie, równiutko. Tak to wygląda z góry. Kurde, szaleństwo. Zobaczcie, jak stoję na wysokości, fajnie, wysoko. To jest życie. O ty, dziadu ty. Cały czas działam, ale Jarek, jak było, tak jest. Tutaj tak, ale powiem wam, schodzi czasu, żeby deski przygotować. Zobaczcie, ile już tam ich mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A i tak nie wiem, czy to pokryje wszystko. Dzisiaj chciał już bym zakończyć. Przynajmniej zakończyć, no blachy nie położę, bo nawet nie mam. Ale zakończyć konstrukcję. Wbijemy razem tego gwoździa. Siedzi. Powiem wam, cieszy taka budowa, jak się samemu ją prowadzi. Samemu się jest inwestorem, wykonawcą, kurde, wszystkim. I konstruktorem. Posuwamy. Jarek, większe odstępy rób, to mniej pójdzie desek. No niby tak, ale też nie można przesadzić, żeby się to zawaliło. Tak to samo w sobie jest wzmocnieniem. O, dobrze, że kamera nie spadła. A to, jak myślicie, że będzie za słabe, to macie rację, to jest trochę za słabe na taką rozpiętość. Ale to się wstawi, tu jeszcze jeden spornik i będzie. Albo takie, nie no, prościej będzie wstawić coś do ziemi, niż robić takie jakieś cudawianki. O kurde, jest dziwna sytuacja trochę. Łata blokuje tutaj wejście. Sio. To może nie być pojedynczy przypadek, może być więcej takich cięć. Teraz rzucam okiem, czy deski są w miarę dobrze, prosto, czy lecą. Jakiś punkt odniesienia trzeba złapać, ale chyba jest dobrze. Więc przybijam, tylko trochę ściaśnie je. Już połowa? Tak. Może by tak posprawdzać, czy odchylenia się nie zmieniły. Gdzie ta? Gdzie ten wariator? A, zmieniły się, to trudno. Poszła trochę w tamtą stronę. Trzeba pchnąć trochę. O tak. Ale samo takie pchanie nic nie da. Trzeba ubić. A może teraz w ten sposób je poukładam. A, ta nie jest jeszcze gotowa. Nie jest przewiercona. Powiem wam, cztery gwoździe, żaden nie chce wejść,
winne deski wchodziły, a tutaj się tak porobiło. A to nie może zostać, bo będzie przeszkadzało. Jak blacha będzie, to nie może tak być. Trzeba to wyciągnąć. Na razie to zostawię, bo im bardziej to ruszam, tym bardziej bujam całą konstrukcją. Elegancko! Kurde, zobaczcie, jak równo deski leżą. Kurde, lecą tak jak trzeba. Nic nie jest źle zrobione. Może nawet się wyrobię w deskach, bo mi zostało tylko dwie. Kurde, ile jeszcze tych desek? Tu jest za duży ten wypust. Porwie to wiatr. To trzeba skrócić, bo to nic z tego nie będzie. To będzie prawie koniec już. A gdzie jest większy młotek? Gdzie ja młotek położyłem? Tak sobie teraz stanę, będzie wyżej. Jest i młotek, wszystko jest. Piłę gaszę z saniem, bo coś się zepsuło. A teraz patrzyłem, czy kamera nagrywa. Bo kiedyś tak miałem, że gadałem do niewłączonej kamery. A teraz położyłem się na przyczepie i chciałem wam pokazać, jaki jest ładny widok z mojej nowej szopy. O. O, siedzi. Pięknie siedzi. To. Teraz by się przydało przyczepą przejechać z 5 metr do przodu. To by to pięknie wszystko już wyszło. By się to dokończyło. Lecę po traktor. Jeszcze napompujemy koło. Jak nie syczy stąd, to stąd. To z wentylka. Samo życie. O, teraz jest przynajmniej... Starczy, bo nie będę leżał tyle w tej trawie. Nie sprawdzam niczego, ani płynu, ani oleju, bo nie ma czasu. Trochę niech się zagrzeje tylko i palimy. Krótko świecę podgrzałem, ale w 3 sekundach się zmieściłem. Ale ładna szopa. O. Czy tak ruszyć, żeby nie zawadzić, bo jak zawadzę o słupy, to przewrócę moją konstrukcję. O. Ostatnie stuki młotkiem. I... koniec! Udało się! Szopa stoi. Póki piła ciepła, to jeszcze zrównam ten koniec. Ale pięknie! Nie ma to jak raz na jakiś czas postawić byle jaką szopę. Od razu się ma lepszy humor. To jak? Chyba koniec na dzisiaj. Czy wjeżdżamy tu żukiem zobaczyć, czy się zmieści na wysokość? Wjeżdżamy? No dobra. No najpierw tymi gratami trzeba wyjechać. Zabrać co ważniejsze, co najdroższe. Wiertarka to tam wiertarka. Piła. Powolusieńku wyjeżdżamy. Żeby nie zawadzić.
Kurde. Przeszło. A, krzesło zabierzemy. To teraz cyk do żuka. A, ciemno. Dobra. Gdzie to sanie? O, jak ładnie pali żuk. I jedziemy. Ledwo, ledwo. Wyjdziemy, obadamy. Powinien wejść. Dobra, ja wjeżdżam. Przypilnujcie jak możecie. Jakby się coś działo, to mówcie. Siedzi. Miał miejsca, miejsca. Zobaczcie, ile jeszcze miał miejsca. Ho, ho, ho. Pełno. No nie chciałem ręcznego zaciągać, bo troszkę za daleko pojechałem. Ale z tyłu jeszcze ma miejsce. No także pół metra do tyłu można cofnąć. I tu będzie też okapu. Także ho, ho, ho. Teraz, aby się załatwi blachę, jakąś taką, nie wiem, 3,60, 3,80, nie za dużo, żeby nie porwało tej konstrukcji. Weźmie się tutaj też takie te, żeby te słupy trochę sprzężyć z tymi krokwiami, czy tam jak to się mówi. Tu trzeba będzie dać też słupka, bo się to rozleci. Ale suma summarum dobrze jest, na żuczka jak znalazł, kurde. No wiadomo, na razie jest chybotliwe, ale się ustoi samo. Samo przeź się. Blacha jeszcze złapie, to blacha będzie trzymać. Nawet lusterek nie trzeba będzie składać. Taka duża szopa. No i cóż, chyba doszliśmy do końca tego programu. Wiadomo, był trochę dłuższy, ale to budowa. A budowa musi trwać, to nie przelewki. Więc co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!